Bardzo dziękuję, eminencjo, ekscelencjo, szanowni państwo. To rzeczywiście wielki moment, że tu w Lublinie, gdzie w 1569 roku powstała Unia Lubelska, różnie oceniana, ale jednak wskazywana jako coś, co było pierwowzorem dzisiejszej Unii Europejskiej, powstaje Kolegium Prawnicze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Powstaje w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Tego nie możemy stracić z pola widzenia. Myśmy po to stworzyli Akademię Kopernikańską, żeby był to żywy pomnik na 550. urodziny Mikołaja Kopernika, pomnik międzynarodowy. Stąd też ten aspekt międzynarodowy, ogólnoświatowy Akademii Kopernikańskiej. Powiedział pan profesor, że sekretarz generalny naszej Akademii, że mamy już trzecie kolegium, które jest otwierane. To prawnicze jest w Lublinie. Raz jeszcze chcę podkreślić, po co są kolegia w Akademii Kopernikańskiej, w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Kolegium prawnicze w Lublinie nie jest żadną konkurencją ani dla Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ani dla Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ani dla jakiegokolwiek Wydziału Prawa, jakiegokolwiek Uniwersytetu Polskiego. Kolegium Prawnicze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika jako część tego wielkiego pomnika międzynarodowego na 550. urodziny Mikołaja Kopernika jest po to, aby być elitarną międzynarodową szkołą doktorską, elitarną międzynarodową szkołą, która będzie prowadziła badania przy pomocy tych, którzy będą w tej szkole wzrastać, którzy będą robić swoje doktoraty, badania bardzo głębokie nad zagadnieniami, które dla poszczególnych kolegiów są właściwe. W tym wypadku dla Kolegium Prawniczego. I bardzo się cieszę, że rozpoczynamy i inaugurujemy to Kolegium Prawnicze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika właśnie takim tematem, federalizacją Unii Europejskiej. I kilka słów o tym. W nawiązaniu do tych znakomitych referatów pana profesora Sitka i pana profesora Grossa. Otóż Unia Europejska, a wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza, a wcześniej Wspólnoty Europejskie z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, zainicjowana przez tych trzech ojców, założycieli Unii Europejskiej, de Gasperi, Schumana i Adenauera, z perspektywy tych kilkudziesięciu lat funkcjonowała, okazała się gigantycznym sukcesem. I od tego trzeba zacząć, zanim zaczniemy narzekać, bo mamy prawo narzekać. Ale okazała się gigantycznym sukcesem, bo w szczególności Unia Europejska, wcześniej EWG, a wcześniej Wspólnoty Europejskie, pomyślana była jako formuła pokoju. Oni nie tworzyli tego dlatego, żeby zrobić, nie wiem, dużo pieniędzy dla Niemców, Włochów, Francuzów czy w ogóle dla Europejczyków, tylko stworzyli ją po to, po tych dramatycznych doświadczeniach II wojny światowej i dramatycznych doświadczeniach europejskich na przestrzeni wieków. Stworzyli ją po to, żeby była to formuła pokoju, która w pierwszej kolejności zabezpieczy Europejczyków przed tym, co zawsze ich tragicznie dziesiątkowało, niszczyło, zabijało, mordowało. I jako formuła pokoju Unia Europejska jest gigantycznym sukcesem. I dlatego jest nam dalej bardzo potrzebna jako ta formuła pokoju. I dlatego trzeba o nią walczyć. Zobaczcie państwo, że w tej części Europy, w krajach, które są w Unii Europejskiej, które były od początku i które później doszły, no nie ma wojny. Są różne problemy, są różne napięcia, ale wojny w tym sensie militarnym, którą mamy kilkadziesiąt kilometrów stąd w linii prostej na Ukrainie, czy którą mieliśmy na Bałkanach w pierwszej połowie lat 90., w krajach Unii Europejskiej nie ma od 1945 roku. Nie zabija się ludzi w sposób tak zorganizowany, jak zabijano do 1945 roku. I oby tak było dalej. Żeby tak było dalej, to trzeba o tę Unię Europejską jako formułę pokoju walczyć. I ta formuła pokoju funkcjonowała całkiem nieźle z różnymi problemami, dopóki nie ogarnęła ją głupota. I z tą głupotą trzeba walczyć w Kolegium Prawniczym Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Co nazywam głupotą? Głupotą nazywam to, o czym wspomniał już tutaj pan profesor Grzegorz Górski, o czym wczoraj rozmawialiśmy żywo z księdzem kardynałem Gerhardem Millerem wieczorem w Warszawie. Marksizm. Dopóki marksizm nie dorwał się do Unii Europejskiej, dopóty ona rzeczywiście funkcjonowała tak, jak powinna funkcjonować. Tymczasem Unię Europejską dzisiaj opanowali marksiści. Dziś nazywani neomarksistami, ale to jest kolejna nadbudowa nad marksizmem, który rzeczywiście jest
głupotą samą w sobie, jest utopią, która dzisiaj zamieniana jest na utopizm, bo dzisiaj ta utopia jest w fazie realizacji politycznej. Wciela się w życie coś, co demokracją nie jest, a nazywa się demokracją. Wciela się w życie coś, co tolerancją nie jest, a nazywa się tolerancją. Wciela się w życie coś, co równością nie jest, a nazywa się równością. Przecież dokładnie tak samo robili komuniści. I dokładnie tak samo robili narodowi socjaliści. Bo przecież mamy kilka odsłon tego marksizmu. Na fundamencie tej utopijnej ideologii Marksa i Engelsa powstał komunizm bolszewicki z nadrzędną ideą walki klas. Powstał następnie narodowy socjalizm niemiecki z walką ras. A dziś powstał genderyzm z walką płci. Wszystko oparte na jednej wielkiej głupocie i fałszu. Na kłamstwie. Cały ten marksizm oparty jest na kłamstwie. I niestety kłamstwo opanowuje Unię Europejską. Dopóki marksizm nie dorwał się do struktur Unii Europejskiej i marksiści nie przejęli władzy w Unii Europejskiej, a przykładem takiego marksisty jest właśnie ten Spinelli, który dzisiaj jest patronem głównego budynku władz unijnych, dopóty ona funkcjonowała dobrze. I dlatego naszym zadaniem jest zgłębienie badań, ponownie powrót do prawa jako bytu relacji między osobami, do prawa w sensie filozoficznym, jako jus, do prawa, które jest i zachodzi w relacjach między osobami i które jest pierwowzorem dla tego prawa, które my mamy jako ludzie stanowić, które jest lex, do relacji między jus i lex, do prawa naturalnego, powrót do prawa naturalnego, które dzisiaj próbuje się na siłę zastąpić prawem międzynarodowym. Mówi się, po co już to prawo naturalne, skoro mamy prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe jest prawem stanowionym, jest lexem, a jus musi być przedmiotem badań, bo jak się straci z perspektywy badań naukowych prawniczych jus, to lex jest tylko i wyłącznie jakąś regułką pisaną przez tę albo drugą grupę polityczną tylko w interesie tej grupy. Prawo bez prawa naturalnego, prawo bez podłoża filozoficznego, prawo bez podłoża historycznego jest żadną nauką. Jest żadną nauką. I mamy takich wybitnych, w cudzysłowie, naukowców, których przez litość nazwiska nie będę wymieniał, i w Polsce, i za granicą, którzy mienią się być prawnikami, a nie są żadnymi naukowcami. Pletą bzdury tylko po to, żeby sprzyjać konkretnej formacji politycznej czy konkretnej grupie interesu. To nie jest żadna nauka. Wracamy do prawa jako nauki. Prawa, które jest oparte na swoich filozoficznych, głęboko filozoficznych fundamentach, do prawa jako jus, jako byt relacja zachodząca między osobami, do prawa, które historycznie rozwijało się właśnie w ten sposób, i temu będzie służyć Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Takiemu głębokiemu badaniu tego, czym prawo jest i jak ono ma wyglądać, żeby rzeczywiście było dla ludzi. Bo prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Być człowiekiem to nie znaczy być w sposób definitywny zdeterminowanym przez prawo. Być człowiekiem to znaczy zauważać ten byt, relację międzyosobową, już zachodzącą między osobami, bez względu na to, czy taka, czy inna formacja, albo taka, czy inna grupa społeczna będzie rządziła. To, że się nie zabijamy, nie wynika z artykułu 148 Kodeksu Karnego. Gdyby nie było artykułu 148 Kodeksu Karnego, też byśmy się nie zabijali, bo zachodzi między nami naturalna relacja między osobami, nie zabijaj, wynikająca właśnie z prawa naturalnego, którego konkretyzacją jest dekalog. Wracamy do źródeł w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika na skalę międzynarodową, ogólnoświatową, i tego Państwu gratuluję. Dziękuję bardzo.